Rycerzu Boga Rodzicy, staw się u Boga za nami. Miłośniku prawdy i pokory, staw się u Boga za nami. Wierzymy, że święty Michał przybywa wraz z figurą, bo to czas mocy i łaski, ale chcemy symbolicznie oddać władzę świętemu Michałowi Archaniołowi w tych dniach nawiedzenia. Dlatego prosimy księdza proboszcza, aby nałożył koronę. To jedyna figura świętego Michała z koroną na głowie, choć to nie królewska korona, to korona książęca, bo święty Michał jest księciem wojsk anielskich. Figura zostaje ustawiona na przygotowanym postumencie. Za chwilę ksiądz proboszcz dokona okadzenia tej figury, ale również zapalimy świecę. Niech ona będzie właśnie tym symbolem prawdziwej obecności aniołów. Oni są obecni na każdej liturgii eucharystycznej. Razem z nimi śpiewamy święty, święty, święty Pan Bóg zastępów. To hymn anielski. Wierzymy, że w tych dniach doświadczymy obecności Boga, który daje nam swoich aniołów. Przedstawiciele parafii chcą powitać tego niezwykłego gościa. Święty Michale Archaniele, witamy Cię w progach naszej parafialnej świątyni. Przybywasz do nas z cudownej groty objawień na Gargano, miejsca, które uświęcasz swoją obecnością od V wieku. Czujemy się zaszczyceni tą niezwykłą wizytą, a równocześnie uradowani, bo liczymy, że swą obecnością napełnisz nasze serca niebieską radością. Znamy Cię z kart Pisma Świętego, kiedy wypowiedziałeś zdecydowaną walkę zbuntowanym aniołom i opowiedziałeś się po stronie Boga. Twoja postawa jest równie ważna we współczesnym świecie, bo wiemy, że nie jesteśmy wolni od walki przeciw zasadzkom złego ducha. Święty Michale, stajemy przed Twoim świętym wizerunkiem nawiedzenia i prosimy, otocz opieką nasze rodziny, wspieraj nas w pokonywaniu trudów codziennego życia, osłaniaj chorych i samotnych, chroń dzieci od złego, młodzież od niewiary, a nam pomóż trwać w miłości i jedności. Spraw, abyśmy pełni mocy i wiary z ufnością kroczyli po ścieżkach Pana, głosząc Jego chwałę. Bóg ponad wszystko, któż jak Bóg. Święty Michale Archaniele, witamy Cię pośród murów naszej świątyni. Cieszymy się, że jesteś razem z nami w postaci cudownej figury. Witam Cię w imieniu młodych, zamieszkujących w naszej parafii. Ludzi, na których w dzisiejszych czasach czyha tak wiele pokus. Młodzieży, którą za wszelką cenę próbuje przekonać się do życia bez Boga, bez podstawowych wartości chrześcijańskich. Dziś stajemy przed Twoim anielskim obliczem i przeżywamy te święte dni Twojego nawiedzenia. Święty Michale Archaniele, Ty, który tworzysz generalicję pośród aniołów, wstawiaj się za nami. Pomagaj nam w naszym młodym życiu w walce z pokusami, które nas otaczają. Natchnij nas mądrością Ducha Świętego, abyśmy wśród naszych przyjaciół pełni mocy i wiary nie bali się wyznawać Twojego okrzyku, któż jak Bóg. Święty Michale Archaniele, jesteś już pośród nas. Czekaliśmy na Ciebie długo. I tak jak potrafiliśmy, przygotowywaliśmy się na ten moment przez modlitwę, a w ostatnich dniach też przez nowennę. Teraz możemy popatrzeć na Ciebie, na Twoje piękne oblicze i cieszyć się Twoją obecnością przez te kolejne święte dla nas dni. Wędrujesz po Polsce, wsłuchujesz się w to, co ludzie mają Ci do powiedzenia. Nie są Ci obce żadne ludzkie sprawy, radości i nadzieje, obawy i smutki, ale też nieszczęścia i tragedie. Mamy za co Bogu dziękować. Mamy czym się cieszyć.
mamy za co wielbić naszego Boga i Stwórcę. I będziemy Ci o tym mówić w czasie spotkań modlitewnych. Nie brakuje nam kłopotów, problemów i zmartwień. Z nadzieją więc oczekują chorzy i starsi na spotkanie z Tobą, żeby Cię prosić o uzdrowienie i umocnienie w chorobie. Czekają mieszkańcy Szczecina, czeka młodzież, dzieci, by podbiec pod Twoje skrzydła i otrzymać Twoje błogosławieństwo. Czekamy na uzdrowienie i uwolnienie nas od naszych słabości, zniewoleń, nałogów, depresji, zmartwień. Wiele osób pragnie przyjąć Twój szkaplerz jako ochronę przed pokusami i działaniem złego ducha. Nasze oczekiwania są duże, ale Boża moc jest o wiele większa. Cieszymy się, że jesteś z nami, że możemy rozważać to Twoje piękne imię. Któż jak Bóg? Chcemy przyjąć je tak bardzo w swoje serca. Święty Michale Archaniele, Tobie powierzamy naszą parafię, Tobie powierzamy tę naszą wspólnotę modlitwy aż do pierwszej niedzieli Adwentu, ale przecież i za pierwszą niedzielę Adwentu. Prowadź nas bliżej Boga. Nie spała 4 dni po tym, jak poszła do spowiedzi świętej po 40 latach. Bała się, że gdy się obudzi, nie poczuje przy sobie Pana Boga. Ale ksiądz jej wtedy powiedział: Bóg Pani już nigdy nie ucieknie. Miał rację. 40 lat nieobecności Boga zostało przekreślone w jednej sekundzie. Tak o swoim nawróceniu opowiadała słynna malarka pani Maria z Krakowa. A jak doszło do jej nawrócenia? Oto koleżanka zaproponowała jej, żeby pojechała do Włoch na pielgrzymkę. Chciała pojechać, ponieważ nigdy nie widziała fresków w Asyżu sławnego malarza Giotta. Dlatego nie brała nawet modlitewnika, ale zabrała na tą pielgrzymkę przewodnik turystyczny. Wiara od niej bardzo dawno temu odeszła na zawsze. Ale oto obok niej w autokarze siedziała rycerka świętego Michała Archanioła. Przed nią małżeństwo, które miało na nazwisko Anioł. Na moście Anioła w Rzymie chciała zrezygnować z dalszej wędrówki, pielgrzymki i wrócić na własną rękę do domu. Ale coś jej w głębi duszy mówiło, żeby została. Na Monte Cassino zaczęła płakać. U ojca Pio w San Giovanni Rotondo szukała przez łzy konfesjonału. Nie mogła jednak znaleźć kapłana. Wyspowiadała się dopiero tam, w cudownej grocie, w której objawiał się święty Michał przed wiekami. Ojciec Pio wysyłał tam najtrudniejsze przypadki za pokutę. Oto tak doznała w tym niezwykłym miejscu pani Maria nawrócenia. Pan Bóg dotknął jej serca, wracała inna, odmieniona. Mąż jej nie mógł poznać, a pod wpływem jej modlitw i udziału w codziennej Eucharystii po 5 latach również mąż doznał łaski nawrócenia w tym samym miejscu. Oto takie działanie ma święty Michał Archanioł. To ten, który jest zaufany Boga, to ten, który stoi blisko Boga, jak mawiali ojcowie Kościoła, i wiele może wyprosić. Dlatego ten czas nawiedzenia nazwano czasem mocy i łaski. To już ponad 5 lat trwa ta niezwykła peregrynacja. Wszędzie, gdzie przynoszona jest ta figura, zostają trwałe ślady w ludzkich sumieniach, w konfesjonałach, w rodzinach, w parafiach, w życiu osobistym i wspólnotowym. Drodzy, przed nami figura świętego Michała, ale Michał Archanioł nie da się zamknąć w tym kawałku białego materiału. Nie da się zamknąć w żadnym obrazie czy figurze, bo
bo Michał Archanioł to potężny duch. Jest bliżej niż te kilka metrów, które dzielą nas od tego świętego wizerunku, bo jest oddalony od nas o jeden akt wiary. Długość modlitewnego westchnienia jest bardzo blisko ludzi, którzy go wzywają w modlitwie. Czy zatem potrzebujemy figur? Pewnie tak, bo życie nie znosi pustki. Kiedyś na ścianach ludzie wieszali duże obrazy Najświętszego Serca Jezusowego, Serca Matki Bożej, a dzisiaj te obrazy są coraz mniejsze. Kiedyś miałem okazję odwiedzić w Warszawie księdza proboszcza, który ze łzami w oczach pokazał mi pomieszczenie i powiada: proszę księdza, te wszystkie obrazy, krzyże i figury, które tutaj się znajdują, to moi parafianie przynieśli pod drzwi kościoła. Jakby pozbywają się Boga, wyrzucają chrześcijańskie znaki. I to jest prawda, jeśli człowiek usuwa symbole religijne ze swojego życia, to znajduje coś innego, bo życie ludzkie nie znosi pustki. Często wdzierają się w nasze życie właśnie inne symbole. Są to symbole pogańskie, a nawet demoniczne. Ileż to razy ludzie wieszają amulety, zakładają pierścień Atlantów. Ileż jest takich znaków, które nie mają nic wspólnego z naszą kulturą chrześcijańską, a które wdarły się do naszej kultury. Często przez te znaki ludzie ściągają obecność złego ducha, jak opowiadają często egzorcyści. Taka jest cała lista symboli demonicznych, pogańskich, które nie pasują do naszego życia. Oto ta figura również jest znakiem, ale to jest znak widzialny, niewidzialnej obecności świętego Michała Archanioła pośród nas. I to nie taka zwykła figura, choć bardzo przyciąga. Święty Michał w tej figurze przyciąga jak magnes. I wcale się nie dziwię, że ludzie chcą się dotknąć tej figury. Nie jest to pusty znak. Często powierzają świętemu Michałowi Archaniołowi to, co najtrudniejsze. Drodzy, mamy wiele figur świętego Michała Archanioła. Ta jest inna. Jest omodlona przez te 5 lat. To wierna kopia tej figury, która stoi w tej tajemniczej grocie na górze Gargano od wielu wieków, omadlana przez 2 miliony pielgrzymów rocznie, przez wieki omadlana. Moglibyśmy powiedzieć, że jest zanurzona w wodzie łaski, przesiąknięta mocą Boga. To nie martwy pomnik, jakich wiele przy ulicach naszego szczecińskiego miasta. Kiedy ta figura raz w roku jest wynoszona i niesiona w pięknej, 3-godzinnej procesji przez całe miasteczko, ludzie zapalają w oknach świece, otwierają drzwi swoich domów, rzucają kwiatami z balkonów w świętego Michała, bo każdy wie, że kiedy święty Michał przechodzi, Pan Bóg wzbudza urodzaje. Podobnie jest w Polsce, kiedy święty Michał Archanioł wędruje po parafiach, kościołach, klasztorach, więzieniach, szkołach, szpitalach. I ktoś wcale niereklamowo powiedział, że tam, gdzie jest ta peregrynacja, tam ginie frustracja. I to jest prawda. Iluż to ludzi odzyskało nowy smak życia. Powstało z depresji, z nałogów, zerwało z grzechami ciężkimi. Oto do czego ich prowadzi święty Michał. Do wolności dziecka Bożego, do tego, żeby odkryć w swoim życiu na nowo Boga. Święty Michał nazwany jest posłannikiem Boga, bo jest posłany przez Boga. Jest tarczą w pokusach, postrachem złych duchów, wodzem wojska niebieskiego, to patron całego Kościoła. Słowo Boże przypomniało nam o tej walce, która kiedyś odbyła się na niebie. Wystąpił do walki Michał, a z nim wystąpili jego aniołowie. Drodzy, jeśli tutaj przybywa, to po to, żeby do walki wystąpić. Bo ta walka, która kiedyś odbyła się na niebie, ona przeniosła się teraz do ludzkiego życia. My jesteśmy świadkami tej walki.
sami bierzemy w niej udział. Ciemność walczy z światłością, zło się ciągle sroży i chce świat opanować, znieść porządek Boży. To nie tylko puste słowa, to prawda, bo takie jest działanie złego ducha. Święty Michał pomaga nam w tej walce przezwyciężyć wszelkie zło. Ktoś zauważył, że Michał w tej figurze jest uśmiechnięty, ale też bardzo zamyślony, jakby zajęty Bogiem. O nim myśli. O kim jeszcze? O tych, co mieszkają w Szczecinie. O mieszkańcach pobliskich domów i bloków. Myśli o duszach zagubionych, o pogrążonych w nałogach, o małżeństwach, które często przeżywają kryzysy, o zagłuszonych sumieniach, o młodzieży, która dzisiaj żyje w nieczystości bez Boga, o Polsce, która tak skrzywdzona i zraniona, również myśli święty Michał, bo Polskę kocha, aniołowie to nośnicy miłości. Co nam chce dzisiaj święty Michał Archanioł powiedzieć? Chce nam przypomnieć te trzy ważne słowa. Któż jak Bóg, który tak umiłował świat, Szczecin, Poznań, że posłał swojego Syna Jezusa. Któż jak Bóg Jezus, który przyszedł na ziemię, stał się człowiekiem, umył nam nogi i szeroko otworzył swoje ramiona na drzewie krzyża. Któż jak Bóg Duch Święty, który ludzkie marne serce obrał sobie za wieczne mieszkanie. Oto krótkie kazanie świętego Michała Archanioła, które każdemu z nas mówi na rozpoczęcie. Zachwyć się Bogiem, tym Bogiem, który ukochał świat człowieka do końca, tym Bogiem, który posłał swojego jedynego Syna. Święty Michał, kiedy objawił się na górze Gargano, powiedział: ja jestem Archanioł Michał stojący przed Bogiem. Grota niech będzie dla mnie przeznaczona. Ja będę jej strażnikiem. Tu w tej grocie będą przebaczone ludzkie grzechy, a modlitwy, które będziecie tutaj zanosić, zostaną wysłuchane. Oto obietnica, która płynie z tego sanktuarium, z góry Gargano. Możemy powiedzieć, że to wszystko, co dzieje się tam w tej grocie, w ciszy tego świętego miejsca, udziela się każdemu z nas w tych dniach nawiedzenia. Święty Michał Archanioł ma w ręce miecz, bo on nieustannie walczy, podejmuje walkę o każdego człowieka, o każdą duszę ludzką i daje człowiekowi ten miecz do walki. Moglibyśmy powiedzieć, że tym mieczem jest nasza modlitwa, oddanie się świętemu Michałowi Archaniołowi. Ale Michał Archanioł daje nam również niezwykły dar. To szkaplerz, trzymam go w ręce. Ilu ludzi w Szczecinie powierzyło się w specjalnej opiece świętego Michała Archanioła. Pewno przez te 5 kolejnych lat, kiedy przybywaliśmy tu ze świętym Michałem Archaniołem, tych czcicieli świętego Michała Archanioła przybywało. Ktoś kiedyś powiedział, że szkaplerz to taka niezwykła kamizelka, jeśli jest założona, przyjęta z wiarą, poświęcony szkaplerz, połączony z modlitwą, to działa jak pancerz, jak niezwykły duchowy płaszcz. Ileż razy ludzie mówili, że doświadczyli pomocy świętego Michała Archanioła poprzez dar szkaplerza, który noszą, i modlitwę, którą nieustannie zanoszą. Tyle ludzi w Polsce już nosi szkaplerz. Kiedyś w Krakowie pewna rodzina, wszyscy razem przyjmowali szkaplerz. A ja pytam, skąd taka miłość do świętego Michała? I ów mężczyzna mówi: proszę księdza, pół roku temu w domu było piekło. Chcieliśmy się rozejść i iść swoimi drogami. Nie mogliśmy się z żoną dogadać. Któregoś wieczoru, kiedy wróciłem od kolegów, byłem zdenerwowany. Wybuchła kolejna awantura. Żona przeze mnie płakała. Ale zanim położyła się spać,
odmówiła przez łzy modlitwę do świętego Michała. I wiek ksiądz tego wieczoru coś pękło we mnie. Zrozumiałem swój błąd. Nie mogłem długo zasnąć. Rano przeprosiłem żonę i poprosiłem, by razem ze mną tą modlitwę odmówiła. Zaczęliśmy ją odmawiać kilka razy dziennie. Wszystko zło odeszło z naszego domu. Gdyby nie święty Michał, nie wiem, czy byśmy sobie z tym wszystkim poradzili. Dlatego przyjmujemy dzisiaj szkaplerz. Chcemy być jeszcze bardziej pod ochroną świętego Michała, Archanioła. Oto jaki dar daje nam Kościół, to niezwykłe sakramentalium. Po karmelitańskim szkaplerzu ten świętego Michała najbardziej popularny nie tylko w Polsce, ale w Europie i w świecie. O Michale, Archaniele, w uwielbieniu Boga trwasz, pomóż zwalczyć nam szatana, pomóż nam przy...